Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Kryjcie się, pogarkamy! Ja nie cierpię Smurfów! Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać! To inni lasy, co się lubią bać! Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów raz, przed ekran dziś zaprasza was! I telewizor włączcie dźwięk, podkręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film! Smurfy. Mam was, wy wstrętne niebieskie stworki! W nogi ciomaj do szybko! Biegnę, biegnę! Tym razem nie uciekniecie! Uważaj na korzeń! Jaki korzeń? Na pomoc! Złapał mnie na pomoc! Puść mnie na pomoc! Cicho bądź! Lubię jeść w spokoju. Jeść! O nie! On chce! Na pomoc! Nie mogę na to patrzeć! Ratunku! Ratunku! Tak, pierwszy kęs jest zawsze najlepszy, a... Tędy, ciomajno! Ajaj! Szybciej! Ojej, Racusiu, uratowałeś mi życie. Obiecuję, że ci się odwdzięczę. Daj spokój, ciomajno. Każdy Smurf by tak postąpił. Do zobaczenia! No, i tak mu się odwdzięczę, choć tyle mogę zrobić. Ciamajdo, co ty robisz? Przygotowuję ci śniadanie do łóżka, choć tyle mogę zrobić. Ale po co robisz sobie aż tyle kłopotu? To żaden kłopot, spokojnie, ja się wszystkim zajmę. Śniadanko! Dzięki, ciamajdo. Czekaj, zaraz najpierw serwetka. Proszę. Ale nie trzeba, ciamajdo. Ja i tak nigdy nie jadam śniadań. Tak? To dobrze, bo chcę przygotować pyszny obiadek. Nie, i tak nie będę miał czasu na obiad. W warsztacie jest za dużo pracy. Za dużo pracy? A więc pomogę ci, choć tyle mogę zrobić. Od czego mam zacząć? Może popatrzysz, jak pracuję. Dobrze. Ciamajdo, a możesz patrzeć stamtąd? Dobrze. Już wiem. Możesz mi podać kilka śrub ze stołu? Jasne. Zabiorę śrubki ze stołu, zabiorę śrubki sobie, moje kochane śrubeńki, śrubeczki. Co się stało? Nie wiem, ja tylko zabrałem śruby, tak jak prosiłeś. O tak, ciamajdo, oszlifuj ładnie tę bardzo ważną deskę, a ja zrobię nowego stracha na wróble dla farmera. Może wreszcie będzie trochę spokojnie. Racusiu, już wystarczy? Szlifuj dalej! Już wystarczy? Szlifuj dalej! Racusiu! Szlifuj dalej, ciamajdo! Racusiu, wystarczy? Szlifuj jeszcze! Ciamajdo! Co się stało? Gdzie jesteś? Tutaj, Pracusiu! O. Słuchaj, mogę jeszcze poszlifować! Nie, dziękuję, nie!
No, farmer, oto nowy automatyczny strach na wróble. Pomagałem go budować, farmerze. Widzę, że kamień blokuje koło. Przesuniemy go, nie ma sprawy. Ciamajdo, nie! Żaden kłopot, choć tyle mogę zrobić. Musimy go zatrzymać. Kieruje się prosto do wioski. Uwaga! Zbiegły strach na wróble! Zbiegły strach na wróble! To jest! Na pomoc! Uwaga! Nie cierpię zbiegłych strachów na wróble! Zmierzmy go! Trzymaj go! Szybciej, szybciej! Mam go! Jete! Chyba raczej on ma nas! Nie cierpię, uff! Wspaniały strach na wróble! Nie ma już ani jednego wróbla. W czym ci teraz mam pomóc? W niczym! Nie chcę pomocy! Ale uratowałeś mi życie i... Przecież i tak bym to zrobił. Daj więc spokój, dobrze? No dobrze. Ciamajdo! Czego chcesz? Może śrubę, może obiadek. A może nazbierałbyś trochę drewna na opał? Jasne, choć tyle mogę zrobić. On się nigdy nie odczepi. Jest tylko jeden smerf, który wie, jak rozwiązać problem i nie urazić uczuć Ciamajdo. Dziękuję bardzo za ten smerfny wstęp. Traktuję tę sprawę jako konflikt. Myślałam o papie smerfie. Zrobimy tak. Pracusiowi na niby będzie groziło wielkie niebezpieczeństwo. Będzie wołał o pomoc i pozwolimy, żeby Ciamajda go uratował. Fantastycznie. Dobrze pomyślane. Właściwie ja miałem taki sam pomysł. Słuchaj uważnie. Żeby wszystko się udało, musimy... Geniusze zawsze za życia są niedoceniani. Wszystko gotowe, pracusiu? No, smerfetko, próbujemy. Działa jak marzenie. To świetnie. Dobrze, zawołaj Ciamajdę. Zbieram drewno dla pracusia. Dużo drewna, dużo drewna dla... Przecież to pracuś. Nie bój się, już idę. Na pomoc! Uwaga, biegnie! A nie, źle skręcił! Nie, już biegnie! Nie, teraz wraca! Zaraz, znowu biegnie! Na pomoc! Co się stało? Gdzie jest pracuś? Tam, uwięziony pod olbrzymią kłodą! Nie martw się, przyjacielu! Raz, dwa cię stąd wysmerfuję! Świetnie! Lina! Och, gdyby jakiś smerf pociągnął za linę! Tak! Taki silny smerf jak Ciamajda mógłby pociągnąć za linę! Za linę? Za linę! O nie! Ciamajdo, zaczekaj! Uważaj! Ojej, pracusiu, znów uratowałeś mi życie. Teraz muszę odwdzięczyć ci się podwójnie. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Uwaga, idzie! Na pomoc! Pomocy! Nie martw się, pracusiu, już jestem. Szkoda tylko, że nie umiem pływać. A może weź tę łódkę? Racja, wezmę łódkę. Szkoda tylko, że nie umiem wiosłować. To proste, pomogę ci. Przestań! Zaraz będziemy, pracusiu! Przestań się! Zaraz tam... Nie śpiesz się tak, Ciamajdo! Wolniej! Szybko! Bierz linę! Na pomoc! Na pomoc! Złap za pięć, Ciamajdo! I trzymaj mocno, bo twoje życie od tego zależy! Pracusiu, znów uratowałeś mi życie. Przecież to zupełnie jak sen. Raczej jak koszmar. Już wiem, świetny sposób na odwdzięczenie się. Fałszywy potwór porwie pracusia, a Ciamajda będzie musiał przegonić potwora. Tak, fałszywy potwór. Możemy wykorzystać stracha na wróble. Błyskotliwy pomysł, papo Smerfie.
Ależ on jest straszny. Tak, powinien smerfnie się spisać. A przydałoby się mocniej wbić ten bolec. Przyniosę kamień. Ojej, zbliża się nasz potwór. Ale brzydal. Smerfy, Pracuś już na was czeka. Świetny potwór, papo Smerfie. Naprawdę numero Smerfo. Nie cierpię potworów. I takiego też nie. O, smerfna robota z moim strachem na wróble. Świetnie wam idzie, Smerfy. Na pomoc, Ciamajdo, ratuj mnie. Nawet głos macie jak prawdziwy potwór. Hej, nie tak mocno, chłopaki. To najsmerfniejszy pomysł, jaki wpadł papie Smerfowi do głowy. Hej, hej, ty, Smerfie, oddawaj. Zaraz, zaraz, to nie mech. To nie strach na wróble, to prawdziwy potwór. Na pomoc, na pomoc, na pomoc! Wielki Smerfie, Pracusia złapał prawdziwy potwór. Ej, ty brzydalu jeden, puszczaj Pracusia. Tak, smerfuj stąd, bo papa Smerf nie będzie tolerował. Nie, nie martw się, Pracusiu, już nadchodzę. Możesz na mnie liczyć.